Także witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Serbix. Witam Was w takim no, świątecznym odcinku. Na początku chciałbym Wam przypomnieć o zostawieniu suba. Tutaj macie czerwony przycisk, jeżeli taki sam czerwony przycisk tam na dole. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze, bo naprawdę motywuje to dosyć dużo. Na początku chciałbym Wam przypomnieć o live'ie. Znaczy się przypomnieć, może powiedzieć, bo jeszcze o tym nie mówiłem, bo zapomniałem o czymś na odcinku. Także przypominam Wam o live'ie, który odbędzie się sobotę, a w sobotę będzie, nie wiem, który to będzie, ale w sobotę, to może gdzieś wyświetli, ale nie wiem. Znaczy w sobotę zapraszam na live'a na kanał Serbix Live, tam będzie się live świąteczny, oczywiście z Warusiem i Rafałkiem, Serbix Podkarpacki Rolnik. Także jak net wyrobi, laptop wyrobi, to będzie live. Jeśli jeszcze chciałbym Wam podziękować również za ten cały rok, no bo nie ukrywamy się, no święta, no to jest jednak tak jakby cały rok minął od początku. Więc chciałbym Wam podziękować za no te 2000, 2500, 2600 tysięcy, 2600, już jest prawie subów, więc dziękuję. W ogóle ostatnio zbiliśmy sobie 1 milion wyświetleń, także no też dziękuję Wam bardzo serdecznie oczywiście za to. I co, no chciałem Wam jeszcze życzyć wesołych świąt. Zaraz ten Mikołaj spadnie, ale mniejsza o to. Tak, 3, 2, 1. Zaraz poleci na studio, mówiłem. Także, no co, życzę na tych wesołych świąt, tak? To odcinek, ten odcinek gdzie piję. I nagrywam sobie to telefonem, bo jakoś chyba jest lepsza jakość telefonu niż kamerki w laptopie, więc tak jak ktoś postanowił sobie to nagrać. No i spadnie 3, 2, 1. Nie poleciał, bo powiedziałam to. Bożko, spadnie mi tutaj na głowę, patrz się. Także co, trzymajcie się i miłego oglądania. Yo! Dobra, więc witam. Z tej strony Ryszard. Witam Was w takim dzisiaj, no, świątecznym odcinku, jakby dzisiaj śnieg spadł u nas tutaj. I co, dzisiaj tutaj będziemy troszkę, tak dzisiaj odśnieżyłem sobie podwórko wiaderkiem oczywiście. O Jezu. Sąsiad, co on tu? Sąsiad przyjechał, czy to kto? Trąbi na mnie. Kto to przyjechał? No są... Siema, sąsiad! Siema. Czym żeś tam przyjechał? Zdrowość, nie przyjechałem! Kurde, chłopie, co za fęt? No słuchaj, gmina nam wypożyczyła, żebyśmy pomogli im odśnieżać, bo już nie wyrabiają. Po prostu wszyscy są na zwolnieniach, wszyscy pracownicy u nich i spytali się nas, czy nie pomożemy im odśnieżyć tutaj naszych okolic. I zabieram cię do sklepu, w sumie do sklepu, do gminy i tam stoi na ciebie sprzęt i tam też Rafałek już czeka. To dawaj, jedziemy. Dawaj, wsiadamy. Zobacz, jak tu wypas jest. No. Tylko radzę, ostrzegam, że pierwszy raz im jeżdżę. Wypas tutaj widzę. W całości. Dobra. Może tak. Zobacz, się od przodu, jaki pług, z tyłu, jaki obciążnik. No właśnie widziałem jakiś, kurde, 3-tonowy, to ja bym do 3-siątki podjął, to by koła z tyłu pękły. Łe. Dęba by stawał. No. Nie no, ładny pędzik, ładny, nie powiem. Dobra, jedziemy dalej, tutaj naszym objazdem jedziemy. Już trochę odśnieżyłem, jak jechałem. No. Żeby ludzie do roboty jechali. Dobra, ile to na godzinę jedzie, ma maksa? 53, aż się rozpędzimy. O kurde, żeby tam wyhamował, bo tu ślisko jest teraz, to... Trzeba uważać, o kurde, ale zestawy tam stoją. O, Rafał już czeka. O. Dobra, zajeżdżaj tu, czekaj, ja wysiądę. O, dobra. Siema! Siemano, co to za jakieś zestawy? O kurde, dostaliśmy od gminy i trzeba wykonać misję. Chciałaj, to jest swój zestaw, ja to tu jest mój? walkerką pojadę. Tak. Co to jest? Czy jak się to... Jest jakieś joysticki? Jedzie to? Stoję, bo tam ma sól do rozsypywania. Czekaj, jak to się ten operuje tym? O, halo, halo, próba Sibiradia, jak mi słychać? Halo. No teraz, tak. O, dobrze.
Awaryjne tam włącz sobie. I co dzieje, dzieją najpierw? No to... Wiecie co, możemy się jakoś rozdzielimy, co? Żeby wiecie, nie jechać tak jeden... To my możemy sobie... Fendik z Waltrem może we dwóch pojechać. Tak, to wy pojedźcie tam, ja pojadę ten tartak odśnieżyć, co? Czekaj, jak to... Dobra. Potem ile tam ten Fendik by siedził? Ja tu już opuszczę, niech... Tak 20 sobie ustawiłem. Dobra, to ja też tak ustawię. To technologia, to można. Ja jadę na ten, na tartak. Tutaj a już tu opuszczę, włączę, niech odśnieża. Włączę tutaj jak... ten... Włączę... To coś z tyłu, żeby sypało to sól, żeby ślisko nie było. I pojadę tutaj na tartak odśnieżyć. Żeby tam, wiecie... Nie tam zasypało ich trochę, kurde, trzeba pomóc chłopakom. Znaczy no, ogólnie tam wspomnienia mamy niezłe z tym tartakiem. Co tam ukradliśmy ten... ładowarkę. Ale tak, to jest dobrze. O, że tu się FS wyłączył, o. Dobra, musimy tak to opuścić na pewno. Także no trochę tutaj mam problem z tym, ale jakoś może to jakoś opanuje. Patrzę, przestawię na tą stronę. A u was jak tam chłopaki idzie? A my tutaj odśnieżamy sobie drogę, ja trochę porobię, trochę tak jadę, żeby też rów nie był taki ślizgi. No. Ja tu mam łańcuchy, to się jak coś, to się wyciągnę. Ktoś się zakopał. No to potem na wyłożenie śniegu się przyda. No. Będziemy tu śnieg wozić na tartak pewnie, bo nie ma gdzie indziej wysypać, to będzie się przejaźń. Musimy... A właśnie dzwonił do mnie przed chwilą właśnie panu tartaku, żebyśmy tam podjechali mu odśnieżyć. No to akurat ja już tu jadę. To ten... Skręcaj tu ten, w lewo to polecimy. Tam jeszcze te drogi polne też możecie podśnieżać, nie? Że tam... No właśnie, lecimy, dajemy drogę polną. Oj, działamy czy nie działa? Czekaj. Jakoś włączyć dobra, muszę? Siemano wszystkim tutaj na tartaku. Weź trochę go odchyl od siebie. Dobra, tu nie będę sypał na tartaku. Zrób to. Szkoda tutaj soli marnować na tartak. A. O. Dobra. Dzięki. Spoko. Cyk, góra. Teraz musimy przewrócić na drugą stronę ten spych. O, kopię się. Żeby tutaj odśnieżyć. Dobra, weź tu 15, bo tu duże zaspy. Zaspy takie, że ciągnika nie widać. Także zobaczymy ile tutaj mi zajdzie to odśnieżanie tego tartaku. Jak tam skończycie już, to możecie tu przejechać w sumie. To coś może podziałamy trochę. Majster w lewo? Tak. To dawaj pierwszy. Albo. Teraz w tą stronę trzeba ustawić ten pług. Ale co za tobą. Także no taka ciekawa nawet akcja tutaj się trafiła, bo takim czymś to bym raczej w życiu nie jeździł. A tu jednak się trafiło odśnieżanie i trzeba zrobić. Kurde, tu jakaś ładowarka stoi, czego muszę zobaczyć, co kluczyki. To muszę... O, są, na szczęście to odpalę i przesunę, bo przeszkadza trochę. Ciekawe, czy bokiem by poleciała ta ładowareczka. Uwaga. I na ręcznym. O, idzie bokiem. Talala. Oj, czekaj, bo coś mi nie chce. Dobra, postawię tutaj koło. Pod tym. O kurde, tu przyhaczyłem trochę. O, dobra. Tu i postawię, niech tutaj stoi. Biorę tego mojego wariata. I jadę dalej tutaj odśnieżać. Tutaj od tych desek odgarnę. O Jezu. Chłopie, pług się wygiął. A nie chce? O, odśnieżę teraz. Pług się wygiął. Nie ładują się animacje. Mhm. Dobra, tutaj zapchniemy na tą przyczepę. Dobra, bo tu, nie, jeszcze kawałek tej drogi, bo tu. Tam też, żeby wiedzieć, tam, żeby sąsiadzie inni mogli tam do swoich pól dojechać, nie? No właśnie, tutaj robimy, żeby akurat do pól mogli. Jakby tam chcieli nawozy robić w zimie czy coś. Zimowe nawozy? Czemu nie? Dobra. Że tutaj ale że bokiem poleciał. Tu Ursusa zasypiemy. O ślisko. No ja tu by się ten ta sól przydała teraz. Ja tam później jeszcze będę podjeżdżał. Tu na polne. Na polne to szkoda sypać tam. Tylko traktory jeżdżą tu.
Za drogie. Tak. Nie ma co. Dobra, tutaj taki odśnieżymy, taki pasek. Się zrobi. Dobra, lecimy dalej. Tak widzę, tam ta maszyna na wstecznym szybciej jeździć do przodu. Pewnie jakieś przekładnie są porobione innej. Ale to powiem, ta maszyna mocna jest, kurde. Te zaspy takie duże, a ten przewala to. A wasze ciągniki jak? Będą? No, a idą. Takie to by się chciało na gospie mieć, nie? No. Ale to za drugie na. Może iść po tamtej stronie. Rafałek, po lewej to może się żyje. To na razie tak nikt nie jedzie. No, tu przeciągnę trochę tą zaspę tam. O, tutaj widzę jeszcze te... Chyba tych maszyn nie pozwolił ten gościu. Czasu nie miał, albo coś, nie wiem. Ale na razie jeszcze bardziej stoją. To zbierać? Więc jakbyście chcieli, to wiecie, możemy tu jakieś pługi ukraść czy coś. Nie, niepotrzebne. No w sumie to na razie... Kurde, Andrzejek, pasowałoby w końcu jakąś furę sobie kupić. Ukradli nam to. No, tu trochę lipa z tym pick-upem. Jeszcze sąd nie znalazł tego sprawcy. A to już zgłosiliście, tak? No. I co, jeszcze nie znaleźli? Jeszcze nie. Mówią, to jak oni tam... Nie wiadomo kto, bo nikt nie widział i nikt nie słyszał. I do widzenia. To tak jest, to teraz na policję to nawet szkoda iść, bo i tak nic nie zrobią. Dobra, tutaj już nie. Trochę case'a się zasypuje. Dobra, no tata. 25 na budziku i jedziemy powoli. No, tam żebyście nie... Bo wpadli. Może ktoś będzie chciał, wiesz, no złapać, żeby mu pod... Odkurzyć tam. Odświeżyć na podwórku. Odkurzyć. O, dobra, case'a trochę przysypają. Dobra, tu wyprostuję pług, bo zawadza kogoś. Dobra, tutaj cyknę. Też tutaj nie ma co dużo odśnieżyć, bo tu... W tym tartaku prawie tu nic się nie dzieje. A my tutaj będziemy pewnie śnieg wywozić. Także możliwe, że też jakiś sprzęt od gminy będziemy wypożyczać znowu. Ale to jeszcze nic nie mówię. Więc też będzie ciekawie. Wy co, już tu jedziecie na ten, na tartak, czy co? Powoli będziemy jechać. No to tak myślę, że przyjedziecie, bo tu już... Tak dużo do odśnieżania to nie zostało. Tak najważniejsze takie punkty odśnieżyłem. Ale coś tu jeszcze się A tam solą sypiesz, Majster? Co? Solą tam sypiesz? Jest co, tu po tej ziemi... Po prawej stronie jedź. Po ziemi nie będę sypał, tam później najwyżej pojadę na drogę. Jak wy tu będziecie... Ten... W sumie mogę pojechać teraz nawet na ten. Pojadę chyba na drogę, coś porzucić tego. Rzucę tego... trochę soli na drogę. Żeby tam też nie było ślisko. Także wy tu dawajcie na tartak. Coś podziałajcie sobie, a jeżeli... O, wyglądasz to za bramę, panie. A ja jadę na ten. O, jadą. Dobra, ja tu trochę zjadę wam. Jakie fajne koguty ma ta młoda wareczka, a czy ten... No, fajne ma w sumie. Fajnie tam rygają dziwnie, ale też jest. Nie to, co u mnie w 60. Chociaż tu w 60 nie ma tego. Tam w ogóle nie ma. Właśnie, dobra, to trochę damy gazu tej wodowareczce, niech ciśnie tu. O kurde. Teraz jakby ktoś pod koła wpadł, to no roz. Dobra, tu zobaczymy. Pojedziemy tak do końca tą drogą, myślę. Ten, tutaj przejedziemy. Po asfalcie potrzepiemy, żeby nie było ślisko. Chociaż no teraz, kurczę, ja myślałem, że dostaniemy jakiś biedny sprzęt, jak już, a tu kurde takie bogactwo. Skąd tak gmina ma kasę na to? A dofinansowań nie dają, nie? A ja widzę, że tutaj te, odśnieżyliście chodniki, tak? Znaczy to przejście. No, trochę tam. Trochę tam było. Dobra, tutaj do tej, tylko do tego znaku odśnieżymy od tego. Posypię, jeszcze na CPN trochę pojadę chyba. Troszkę tutaj posypię. Bo tam reszta to już nie nasza gmina, więc tam się nie... No, tutaj odśnieżone to... Nawet nie będę sypał. Tylko tutaj, gdzie nasza wieś, to tam posypię i tyle. To
Tam się nie opłaca, bo nie płacili. Idziemy już, Andrzejek? Dobra, tu. Ja powoli. Dobra, to ostatni raz tu jadę. Ja też zawijam, w drugą stronę będę jechał. Na wstecznym oczywiście, bo to szybciej idzie. Ale powiem szczerze, to fajna ta ładowareczka. Znaczy, no to ładowarka, no. Taka niby prosta, ale taka fajna. Szybko jeździ. Podoba mi się. Szkoda, że na taką mnie nie stać. No, ci powiem, że jak słyszałem, to drogie. Na pewno takie, to coś to drogie, to nawet jakbym coś tu urwał, to... No, tam z gminy mi mówili, że coś koło 400 tysięcy. Pewnie lusterko, jakbym urwał, to by 100 tysięcy kosztowało lusterko. Możliwe. Dobra. Ty, sąsiad. Może tu nie chcesz sobie ten przegarnąć jeszcze na gospie coś? Przegarę, tylko na razie tylko koło sklepu jeszcze przegarniemy im. To jest dopiero maszyna. Dobra, tu hamuję. Mało. No. Cyk, gasimy to. Weź teraz Rafał, garnij to na pobocze. Ja jeszcze do nas skoczę. I tam jeszcze tutaj sąsiad skorzysta. Czekaj, ci bramę otworzę od razu, bo... Dobra, ile tam mamy? 17. Także nie będziemy mogli kończyć. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka. To jest sąsiad jeździ, kurde. Kombajn postawił na tym, na polu. Miejsca w garażu nie ma. Czekaj, tu ci też... No przecież stał na polu, a czy w garażu? A musiałem go wystawić. Gdzie? Dobra, sąsiad! Merry Christmas! Panie, ja tu się ustawię, czekaj chwilę. Zdjęcie zrobimy tutaj. A, myślałem, że będziesz tu cachał. Dobra, to ustawcie się tu jakoś, no zrobimy zdjęcie i kończymy. Dawaj pług w lewo skrzyżuj. No, tak żeby było pod ten. Czekaj, ja tu stanę u klów. O. Weź tam, Rafał, jak halo. Światełka tu zademonstrować trzeba. O, dobra. No, trzy. Stanijcie tak przed pługiem. Czekaj, uśmiech muszę zrobić. Dawaj na tym wstań. Dobra. Tak ja. Tylko uważaj, bo tu to ruchliwe trochę jest. Dobra, no. Trzy, cztery, cyk. Kurde, mrugłem chyba. Dawaj jeszcze jedno. Dobra. Tam się wytnie oko, wklej się oko. No. Ctrl-C, Ctrl-V. Kończymy na dzisiaj. I co, chcielibyśmy wam życzyć również wesołych świąt. Tutaj razem z całą ekipą. Czyli tutaj sąsiad Rafałek i sąsiad Andrzejek. Również tutaj jadą teraz oddać te sprzęty. I co ten odcinek widzicie w Wigilię. Także oni tam pojechali. No i co? No życzymy wesołych świąt, spokojnych świąt i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć. Siema.